druga. Co, nowe miejsce, nie umiesz się odnaleźć, tak? O, bieda moja. Pieski szczekają? Gdzie pieski szczekają? Gdzie ty jesteś, Hędziulku? Gdzie ten piesek się znajduje, co? Kogo tam wypatrzyłeś? A gdzie to my jesteśmy tu? Co? Takiego okna w domu nie masz i takich widoków, nie? No, musimy parę słów powiedzieć, gdzie my jesteśmy, tak, Heniu? Jesteśmy w Szkocji, a dokładnie w Aberdeen. Już troszeczkę odpoczęłam po około 6 godzinach podróży, więc tak, więc co nieco możemy poopowiadać, nie, Heniu? Tak, gdzie nas matka wywiozła? Co? Gdzie wywiozła matka? Heniu zniósł drogę bardzo dobrze. Teraz jedynie jest trochę zdenerwowany, bo Jacek sobie poszedł. Także on bardzo tęskni za nim. A podróż właśnie, tak jak powiedziałam, zniósł dobrze. Pierwsza jego bardzo taka długa podróż. Zazwyczaj to było parę minutowe i koniec. No gdzie ty się... Gdzie ty wskoczyłeś? Pokaż no. Taki już ma, taki masz widoczek. No ładnie. I powoli go przygotowujemy do podróży do Polski, ale wtedy to dostanie takie tabletki na uspokajające na podróż, żeby nie przeżywał tak. No, był lekko zdenerwowany i to głównie to nasza wina jest, dlatego że na krótkich dystansach Heniu jeździł. Także to był nasz błąd. Trzeba było go przyzwyczaić od początku do długich podróży. No ale jeszcze się naprawimy. Naprawimy pieska, tak? Kogo tam wypatrujesz? Kogo tam wypatrujesz, co? Kto tam idzie? Nikt tam nie idzie. Heniu tęskni. Czy nikt nie idzie? Jak ty wypatrujesz? Kogo ty tam wypatrujesz? Czekaj, bo tu masz robkę. Haniu wpatrzony. Tam idzie pan. Jakiś? Zmienił już. Oj. Ojejku. Skręcił nie w tą uliczkę. No nie, jak mógł.